Witam wszystkich. Chciałbym przedstawić krótki zarys miejscowości Burzyn, w której mieszkam. Znajduje się ona w województwie małopolskim w gminie Tuchów, położona w płatku krajobrazowym pasma Brzanki, na wysokości około 273 metrów nad poziomem morza. Nazwa miejscowości nie jest pewna. Prawdopodobnie wywodzi się z pierwszego właściciela, Mikołaja Burzy, który dostał tę ziemię od Władysława Łokietka w zamian za dobrą służbę. Pierwsza wzmianka o Burzynie znajduje się w dokumentach Leszka Czarnego pochodzących z 1278 roku. W 2011 roku liczba mieszkańców Burzyny wynosiła około 1300 osób. Zapraszam wszystkich na ten krótki, historyczny spacer po Burzynie. Stoimy teraz przed zabytkowym dworkiem z epoki oświecenia, wybudowanym przez rodziny Chrząstowskich w roku 1858. Od 1958 roku do 2012 roku dworek służył jako budynek szkoły podstawowej, który też roku został wpisany na listę zabytków. W 2016 roku podjęto się jego całkowitego odnowienia. W pierwszej połowie XIX wieku właścicielem Burzyna był Aleksander Dużyński, który to z rodziną mieszkał i sprawował władzę nad chłopami właśnie z tego dworku. W roku 1846 miała miejsce rzeź galicyjska, w której to zbuntowani chłopi, zmuszani do oddawania wygórowanej pańszczyzny swoim panom, napadali na dwory i mordowali w nich właścicieli wsi. Stało się też tak i w naszym dworku. Napadnięto i zabito część rodziny i samego Aleksandra Dużyckiego. Zaraz po tych wydarzeniach wybuchła w Burzyni sąsiedniej miejscowości epidemia cholery i tyfusu. Zapanował wielki głód. W czasie II wojny światowej dworek był miejscem, gdzie kwaterowali niemieccy żołnierze. Obok dworku stoi jeszcze bardzo stary spichlerz, który służył kiedyś do magazynowania płodów rolnych. Dzisiaj zostały tylko ceglane ściany. Teraz przejdźmy pod budynek nowej szkoły. Otwarto nowy wybudowany budynek szkoły podstawowej w Burzynie, a w 2013 halę sportową. W tym też roku obchodzono 160. rocznicę szkolnictwa w Burzynie. Wtedy do patronem szkoły stał się Jan Sajdak, który pochodził z Burzyna. Był on profesorem i rektorem Uniwersytetu w Poznaniu, założyciel Tuchowskiego Liceum, organizator tajnych nauczeń filareckich w Związku ELSO. Klub sportowy Burzyn. Na tym też boisku odbywa się już słynny bieg burzyński. Jesteśmy teraz pod Domem Kultury, który wybudowano w 1964 roku. Tutaj w latach 50. powstało Koło Gospodyń Wiejskich, a także Koło Młodzieży Wiejskiej Wici. W 1954 roku powstał Ludowy Klub Sportowy Burzyn. Obok stoi budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, powołany do funkcjonowania w roku 1957. Przejdźmy teraz pod pomnik upamiętniający poległych mieszkańców Burzyna w II wojnie światowej. Ten pomnik został wybudowany w 1984 roku, a 10 lat później odnowiony. Napis na głównej tablicy brzmi: chwała poległym za ojczyznę mieszkańcom Burzyna w latach 1939-1945. Rodacy. Na bocznej tablicy są wypisane nazwiska poległych osób w naszej miejscowości.
się pod jednym z dwóch budynków, gdzie mieścił się Filatecki Związek Elsów, który działał w czasie międzywojennym i w czasie II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej związek dawał schronienie wielu uciekinierom, między innymi profesorom uniwersytetów, którzy tu organizowali tajne nauczanie dla ludności. Po wojnie związek zakończył swoją działalność. Cała tu także budynek przy starym kościele. To tam w roku 1951 na zarządzenie biskupa zaczęto odprawiać w kaplicy dawnego Stowarzyszenia Filaretów w każdym niedzielę mszę świętą przy udziale księży Suchawa. W przedsionku kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa zawisza biała tablica upamiętniająca ruch Elsów. Przejdźmy teraz pod nowy kościół. W 1980 roku została utworzona parafia pod wezwaniem świętego Józefa. To ten budynek obok, do którego zaraz pojedziemy. Budowa nowego kościoła miała miejsce w latach 1987-1996, w którą to budowę byli zaangażowani wszyscy mieszkańcy Burzyna. Kościół jest pod wezwaniem miłosierdzia Bożego. Przejdźmy teraz pod stary kościół. Stoimy teraz przed budynkiem starej karczmy zwanej Janklówką, która w 1920 roku stała się główną siedzibą nauczania w Burzynie. Historia szkolnictwa w naszej miejscowości sięga roku 1853, wtedy było tylko 3 klasy. W roku 1958 nauczanie przeniesiono do dworków chrząstowskich. Janklówka służyła jeszcze w latach 70. i 80. jako oddział przedszkolny. Tutaj mój tata w latach 80. chodził do zerówki. Dzisiaj budynek zamieszkiwany jest przez sobie Bryła. Obok tej szkoły znajduje się też pierwszy sklep GS w Burzynie wybudowany w latach 60. Jaką ciekawostkę mógłbym wam przedstawić? Kilkusetletnią lipę. No, uważana jest jako pomnik przyrody w Burzynie. Ona pamięta dużo więcej historii niż tutaj przytoczyłem. I historie, które przedstawiłem, są w wielkim skrócie, ale zainteresowanych zachęcam do pogłębienia wiedzy o naszym pięknym Burzynie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.